Doktor Anna Nowicka zszyła łuk brwiowy pacjentce, która w trakcie ucieczki przed seksem uderzyła głową w szafę. Pacjentka jest dziewicą i uznała, że nie da rady wyjawić tego swojemu chłopakowi. Dlatego postanowiła rozstać się z nim, mimo że go kocha. My nie możemy być razem. Ale jak nie możemy być razem? Przecież mówiłaś, że mnie kochasz. Wiem, tak powiedziałam, bo mnie zaskoczyłeś. Ale ja to przemyślałam i to się nie uda. Nie uda, bo? Bo tak uznałam. No ale chyba mam prawo wiedzieć, co takiego się stało przez tą chwilę. Do mnie dotarło, że ja cię nie kocham. Ola, co ty gadasz? Przecież oboje dobrze wiemy, że to nieprawda, dziewczyno. Prawda, ja nic do ciebie nie czuję. Ola, no co chcę, ty? Żebyś mnie zostawił w spokoju. Olka. Idź już. Ola. Mam iść? Tego chcesz? Zostaw mnie. Dobrze. Wiesz co? Nikt mnie nigdy tak nie potraktował jak ty. Ola, zwariowałaś? Dlaczego ty z nim zerwałaś? Ja nie mogłam mu powiedzieć, nie dałabym rady. Oczywiście, żebyś dała radę, musisz się tylko przełamać i uspokój się na chwilę. Ola, nie mogę, bo za nim tęsknię. Czy ty chcesz resztę życia spędzić sama? Nie, ale nie mogłam mu powiedzieć. Żadnemu facetowi nie powiem. Wstydzę się, rozumiesz? Rozumiem i nie rozumiem. Na miłość boską, Ola, no ty kochasz jego, on kocha ciebie. Wiesz co, ja może jeszcze pobiegnę za nim, zatrzymam go. Nie. Jak chcesz, to ja nawet mogę być z tobą przy tej rozmowie. Jest za późno. Za późno. I tak za nim tęsknię. Ola? Ola, uspokój się, pomocy! Co się dzieje? Duszno mi. Proszę oddychać spokojnie, wracamy do sali. Prosiłam, żeby pani zaraz wracała. Ola się zdenerwowała. Proszę tu zaczekać. Już, spokojnie.